Witamy Was serdecznie, jesteś na kanale Enjoyment Family, jestem Krzysiu. A ja Marta. I tak jak obiecaliśmy wczoraj, dzisiaj rozpakowujemy wózek, który nam dotarł dla Mikołaja. Bierzemy się za rozpakowywanie. Pierwsze co, to mamy wózek marki Baby Design. Bardzo dziękujemy, bo widziałam go na zdjęciach, już go wstępnie rozpakowywaliśmy. Piękny, także... Wygląda tak. Wygląda tak. No mówię Wam, że przepiękny, no idealny. Zawsze marzyłam o takim wózku. Taranana. Zapukałabyś, jojczku. Na czym się zastanawiasz? Że się zastanawiasz, czy na łóżko, czy gdzie? No, no widziałam. No. Wiesz, co to? A może na łóżko? No, może by tak sobie tutaj położyć, no. No popatrz, popatrz, widzisz? Tu jest ślad Alita i wszyscy ślad. Widzą. I tutaj są ciężkie ślady. To są jest... wszędzie wbite łapury Lalitury. To nie jest Dalenios. Dalenios nie robi takich śladów. Dalenioska ma sobie tam swoje... Co robiłaś na łóżku? Gdzie byłaś na łóżku? Kiedy byłaś na łóżku? Nic się nie ukryje. My tu wszystko wiemy. Przechodzimy do rozpakowywania wózka, także pum pum pum. Tu rozpakowuję. I tak wygląda nasz wózek. Znaczy nie nasz, a tego pana. Pierwsza bryka. Pierwsza bryka. I jest przepiękny kolor. Bo się cały czas zastanawiałam, jak to będzie wyglądać. Wybraliśmy taki jasno-szary, no bo to dla chłopca. I tak będzie, stwierdziliśmy, że będzie to bardzo ładnie wyglądać. I to, jakiej jakości to wszystko jest, to jest niesamowite. Jest to takie solidne. I kółka są nieprzebijalne. Ja bym takie chciał mieć do Kugolindy. Bym takie chciał mieć. Nieprzebijalne kółka. Przecież to by było idealne. Ale są ogromne te koła, zobaczcie. No, zapasówka do Kugolindy. No, Mikołaj pożyczy. Jak co, to pożyczy. No, kółka są wielkie. Kto tak robił? Kto tak robił? Kto tak robił, jak był mały i było właśnie wyjeździło na motorku wyimaginowanym. Wózek dotarł nam od Baby Design. Będziemy go teraz składać. A, bo jeszcze list. Tak, dostaliśmy list. Cześć Marta. Bardzo dziękujemy, w ogóle w środku były niespodzianki. Było coś słodkiego, już żeśmy zjedli. I mamy jeszcze herbatkę. Przeuroczo. A nie, są jeszcze krówki i konfetti. Moi drodzy, nie może być inaczej, jak... Ale nie będzie kolorowo! Zobacz, jak jest ładnie, kolorowo! Mamy tutaj, od razu Wam możemy przekazać. Bardzo wiele osób pytało, na jaki wózek ostatecznie się zdecydowaliśmy. My zdecydowaliśmy się tutaj na Baby Design i to jest model Bueno New. I mamy kolor jasno-szary, to Wam też tutaj wszystko napiszę. I macie kod rabatowy Marta15, który działa w sklepie Baby Design. Mieliśmy pokazać wózek dopiero w filmie wyprawkowym, ale dostaliśmy od Was mnóstwo wiadomości, jaki wózek wybraliśmy i żebyśmy go poskładali, pokazali, jak wygląda. Więc poskładamy, pokażemy i od razu dajemy kod rabatowy, żebyście po prostu mogły z niego skorzystać jako przyszłe mamy, przyszłe taty, bo 15% zniżki to fajna zniżka, no nie? Więc lecimy ze składaniem. Wyciągnij tą instrukcję, która ma 658 stron. Tu jest. I zaczynamy. Ale nie mogliśmy jej znaleźć. A to są jakieś śrubki? Są jakieś śrubki? Bo zazwyczaj do wszystkiego są śrubki. Może nie ma śrubek. To wszystko jest na klika. Pierwsze co, to musimy ten element rozpakować. Dobrze. Wszędzie, w każdym miejscu mam jakieś siedzonko. Instrukcja obsługi. Obszerna. Mnóstwo punktów. Mam nadzieję, że nie będzie skomplikowana, ale nie wygląda, bo wygląda jakby wszystko miało się klikać po prostu. Nie ma żadnych śrubek, niczego. 23 kroki są w instrukcji. Dosyć sporo. Teraz to ogarniemy. To jest cieplej niż u Mikołaja. Teraz, bo teraz z tej strony jest słońce. Bo tu trzeba zasłaniać, kochanie, te okna. Po to tu one są, te rolety. Ale teraz nie możemy. No właśnie, no to... Skończymy i zasłonimy. Mogliśmy mieć zasłonięte i podnieść tylko do dogrywania. Jak kobieta w ciąży musi mieć do swojego męża cierpliwości. Ten facet się robi... Ja już wszystko rozumiem. Teraz wszystko okazało się jasne. Facet robi się po prostu nieznośny, gdy kobieta w ciąży jest w ciąży. Bo? No, żeby przygotować ją na dziecko. Cierpliwość jej po prostu wyciągasz. Tak. Już robisz moją cierpliwość elastyczną. Ogarnęłaś. Wy dowiedzieliście się pierwsi. To teraz. Następnie trzeba to rozłożyć w taki kształt. A, widzisz? Jesteś mądra dziewczynka. Już? No, tyle. Ja! To już widać wózek. Już widać. Wyjdzie trochę wyżej, jak damy kółka. O, no tak. Teraz trzeba dać kółka tylnie. Więc po prostu go wklikujesz. Jakie to... A da... tak się łatwo będzie też ściągać, ta kółka? Jak się je ściąga? Nie wiem. Co ty gadasz?
Pokaż to. Przecież można je zdjąć w tak łatwy sposób i umyć. Jak je tak łatwo zdjęłaś? Chcę to zobaczyć. Bo ty je tak łatwo ścisłaś. A i tu jest pstryczek na dole. O, wciskamy i jakie zajebiste. No, pierwszy plus. Bo to jest świetna sprawa, gdy masz mieć wózek w domu. Nic skomplikowanego. No, ultra proste. Ciekawe, czy przednie też się tak łatwo ściąga i zakłada. Podniosę ci. Dziękuję. Mamy dwa na raz. No, połóż. Uwaga. Jeden, dwa. Tak to lubię. Wow. Jaki on jest zwrotny. Zablokowałam kółka przednie. No, jakim cudem? Nie co, wiem. Co zrobiłaś? Nie wiem. Nie, a no zablokowałam. O, teraz? Jak się nim jeździ? Jaki on jest zwrotny? No. W miejscu można. Przypadek. Ale to, że można też zablokować sobie kierunek, to nie jest takie głupie. I możesz husiać. Husiać, no. Nie. Patrzcie na to. No, brawo. Można tak wjeżdżać. Ja będę wszędzie tym wjeżdżać. Wszędzie. To jest bezszelestny. Tu mam jeszcze hamulec na nogę. Zobacz. No. Ale tak. Jaki domyślny, wiesz. No, jak to? Duży. Jaki domyślny. Duczę się. O, to jest przód. I to jest do mnie, żebym widziała, wiesz, żeby tu mogła coś wsadzić. A tu są klipsy? A są klipsy, dobra. Tu masz z boku klipsy, kochanie, na rurce. No dobrze, zamek mam. Po kolei. Ale ja nie robię tak, jak mój mąż powiedział, to już jest nie po kolei. A i tutaj jest zamek też? To jest klips? Jaki ty, powiem ci, że to jest no. Tak przemyślane. To schowek już jest. Nabiera kształt. Póki co, to jest coś mega zarąbistego. Niesamowitego. No jestem zachwycona jak na razie. Ja też. To się niesamowicie prosto składa. Pyk, 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 pyk. Ja byłam pewna, że to będzie masakra. Zajebiste! Teraz? Czyli tego na razie nie będziemy używać? Na razie nie, to jest do schowania na razie. No co ty, taki duży to element? Ja na pewno? Mhm. Jakby wyglądało. Chociaż czekaj, może nie na hamca. Może nie na hamca, nie? Jest. No udało się, jesteśmy krok dalej. Teraz góra. Aha, to jeszcze. Jak to teraz? Niby tylko ma się wklikać. No co ty? Koniec? Ale ty, na odwrót. Czemu? Bo jakby, no tutaj, chcę patrzeć na dziecko, nie? A, będziemy patrzeć na dziecko? No. Gdybyś zrobił na odwrót, to już się tego nie da ściągnąć. Co ty dodasz? Masakro, debil. Nie panikuj. Znaczy nie panikuję, no wydaje mi się, że ktoś kiedyś to testował i był i równie inteligentny jak Martusia mamusia i Krzysiu tatuś. Kas tak ułożyć wózek. Coś pociągłem? Podniosłeś chyba, podniosłeś główkę. Misiu, odwróć mi wózek. Kochanie, to było na raz. To było na raz, okej. Okay. Nie, bo tutaj idą do tego jakieś... Tutaj coś jest dobre. Tak, bo my będziemy po prostu chcieli, żeby dziecko zwiedzało świat. Że chyba lepiej byłoby widzieć, niż nie widzieć. Koniec. Zajebiste to jest. Ale ładny, jaki on jest ładny. Jak wysoko tu masz wszystko, wszystko widzisz. I fajne jest to tutaj wywiecznik, tu. Co możesz podnieść, no nie? Masz dopływ świeżego powietrza. Jak chcesz, to z tej strony. Myk. Tutaj masz to, że możesz sobie coś spuścić, a możesz sobie podnieść do połowy, no nie? Tak. Jak teraz, ale, ale mamy tutaj jeszcze jeden zamek z tej strony. Rozpinamy ten zamek i w tym momencie uzyskujemy dostęp do zamknięcia. Czekaj, nie mam przycisku, o mam. Do zamknięcia w taki sposób. Patrz jaki kokon. A dalej jest przewiew powietrza. Oprócz tego, jeżeli na przykład chcemy zostawić tak, ale zaczęło nam wiać, mamy opcję. I fajne jest to, że możesz zarówno z tej, jak i z tej strony. Bardziej ci pasuje, nie wiem, jesteś leworęczna czy coś? To z tej albo strony. Albo dziecko masz dostęp do wózka z tej strony, tak? Albo z tamtej. Albo z tej strony. Albo tacie, no bo to też będzie wiesz. Powiedz, że to jest na ocieplasz na ręce. Tak. Ja pierdzielę. To trzeba by było kupować osobno. No to tam się spina, wiesz. A jaki jest miluzi w środku? No i co? O jak miluzio! No. O jak ciepluzio! No dobra, to mamy. To teraz, szybka zmiana. Złóż to, no. I robimy tą drugą opcję. Jestem strasznie ciekawa. Tak, widzisz, to wkładasz w
wiesz, to. No i to w którą jest stronę, już... kochanie, chcesz? W tą, tak? Bo w tamtą, bo... Znaczy na razie w tamtą, żeby miał na nóżki. Na początku może być w tą, bo to może być i tak. No to jest kolejna. Uch, jaki budziak. No tutaj trzeba coś chyba z czymś... Jeszcze jest jedna część, którą łączysz chyba tutaj jakoś z dołem. A możesz jedno tylko wyciągnąć? Możesz. Odblokowujesz jedno. Idziesz? A, że sobie możesz wstać normalnie wygodnie dziecko. A, no tak, kokonik. Kokonik dla starszego dziecka, bo jeszcze tutaj jest taki kokonik w tym wszystkim. Ty, to jest szaderskie. To jest wszystko pomyślane. Jestem zachwycona. I tutaj też jest przewiewka z tyłu. Ja pierdziu... To tak było łatwiej to zakładać. No. Patrz, jaki kokon. Tutaj też bym się wyspała. No. Uwaga, bo mi nie. My mamy jakby dwa różne wózki. No. Ale teraz w tej postaci mogę to zdjąć? Tak tylko dla sprawdzenia. Ty. Pa. Odkładam. Zakładam. Wiadomo, że tak nie robi się. No. Nie tak, odwrotnie. Rozumiem się. Jeszcze ten kokon tutaj do środka, no już ja pierdziu. Kokon jest super. Taki, co bym się w tym przespał? No. Czemu nie robią? Może robią takie duże? Śpiworek dla dziecka. Nikomu nie być tak ciepło. Nikomu na świecie oprócz Mikołaja. Patrz, jak on jeździ. No. Mega delikatnie, no nie? No i cichutko. Tak. Mnie, w ogóle mnie, no gdy mnie nożyczki, w ogóle to nie słychać. Mamy wózek. Zajebisty jest. Pamiętajcie, że jest mega. Prześliczny. Jest przyjemny tu ich trzymanie. Teraz potrzebuję kocyczki do wózeczka. O, tak jest dla idea. Nie kończy na co się historia. 78. Znaczy to jest zajebiste, że tyle części, bo jesteśmy wyposażeni na najbliższe parę lat. To jest właśnie na parę lat. Jest dla tej drugiej też. No, co prawda części jest mnóstwo. No, musimy schować gdzieś to. Tak, ale powiem ci, że dzięki temu właśnie jesteśmy na każdą pogodę przygotowani. Tak. Ja idę kosić. Jestem głodna, nie wiem jak ty. Chcesz obiad najpierw zjeść? Tylko ja nie wiem, czy ja już nie pójdę. Bym się później umył. O, bo on sobie założył, że o 15 pójdzie kosić i koniec. Tak, bo cały czas, przez najbliższe dwa tygodnie, które były, kończyliśmy koło 20, albo i 24 pracę. Ja nie miałem czasu nic kompletnie zrobić koło domu. Kompletnie nic. Jak już kończyliśmy robotę, to cały czas już idziemy no, spać, żeby się... Generalnie chyba wszyscy sąsiedzi by cię zjedli, gdyby się o 24 odpalił kosiarkę. No, latarkę mam. No tak. No, więc nic nie dałem rady zrobić przez te dwa tygodnie. A tu trzeba coś tam porobić, tak, bo... Tak, trawa już zarosła. A ty już zarosła. Ty pójdziesz kosić trawę, ja zrobię obiad jakiś, ogarnę, sobie poodkurzam i ja zaczynam segregować ubranka. A co z wózkiem? Tam go damy? Przejdzie, przejdzie. No, sprawdźmy. Spoko. I do... Mikołaj, no posprzątaj w tym pokoju, no rany boskie, no. Gorzej niż w chlebie. No gorzej, no tylko jeszcze nasrasz tutaj. Kiedy tak powiemy? Już tak mogę powiedzieć. No to, czemu te ubrania tutaj leżą? Czemu one nie są pochowane? No, ja wyprałam, poskładałam i co? No, cholera. Gdzie jest dywan? Czemu tam dałeś dywan? Co za śmieci na środku pokoju? No, ja nie wiem, no wszędzie jakieś śmieci. Dalej, brałaś tym udział? Nie brałam, cieszę się. W ogóle przyszła nam roleta do okna dachowego, żeby zasłonić, żeby tutaj nie było tak ciepło. Drugą mamy tu i ona będzie zasłaniała to okno, żeby też wyizolować ciepło. Ona jest z gumą w środku, ta sama, którą używaliśmy w przypadku kina, ale oprócz tego, że ona zaciemnia, to jeszcze ma nam odbijać promienie słoneczne, żeby tak się w środku nie nagrzewało. Wieczorem byśmy może ogarnęli powoli jakieś inspiracje pokoikowe. Jak Mikołaj tak... posprząta w pokoju, to możemy myśleć. Z racji, że jest w środku, to są jego ręce? Steruj, mamusią, steruj. Muszę założyć gniazdka. No, pierwsze co? Jedyny pokój, w którym nie ma jeszcze gniazdka, tak, to pokój dziecka. W którym wystają jeszcze kable wszędzie. Właśnie u Mikołaja. A jest tutaj cztery gniazdka są i każdy wystaje broń. Zamknę. Zamknęłam problem. Nie ma problemu. Oj, weźmiesz mi telefon. Słyszałka. Jeszcze prawie muszę wyjść. Byli moi rodzice, pokażę wam co nam przywieźli. Popatrz. To były dwa misie. Misie.